Tradycyjnie już na początku czerwca w Lubaniu odbyły się XXIII Pomorskie Targi Rolno-Przemysłowe oraz Pomorska Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Wysoka frekwencja odwiedzających to dowód, że to ważne tematy dla mieszkańców Pomorza. Na uwagę zasługuje również fakt, że imponująca w tym roku jest wystawa maszyn i urządzeń rolniczych. To jest absolutnie rekord. Tych maszyn, tego sprzętu jest bardzo duża ilość. Dodatkowym akcentem bardzo istotnym jest Wojewódzka Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Możemy tutaj oglądać i doceniać najlepsze sztuki, te sztuki, które są charakterystyczne dla danej rasy i będą one reprezentowały nasze województwo na wystawie krajowej. Z okazji dziesięciolecia Polski w Unii Europejskiej na targach zorganizowano Piknik Europejski, gdzie można było porównać tradycyjne potrawy naszych sąsiadów. Piknik Europejski to też taki moment, kiedy nie tylko chwalimy się tym, co mamy w regionie, nie tylko chwalimy się naszymi osiągnięciami regionalnymi, ale też pokazujemy, co w Unii Europejskiej jest dobre. Staramy się pokazać tę kuchnię, te specyfiki i smakołyki, które może z jednej strony wędrując, jeżdżąc po Europie znamy, ale tak naprawdę rzadko kiedy smakujemy kuchnię regionalną innych krajów. Dzisiaj jest okazja. A jak targi postrzegają sami wystawcy i hodowcy? Wystawców jest równie dużo jak w roku poprzednim. To co cieszy, to że pogoda dopisała. A ogółem jest ok. Kombajn, który widzimy, to nowy model kombajnu z serii TC5000, a dokładnie 5070, tak? Z headerem 4,5 metra. Targi w Lubaniu odbywają się bardzo miło, jest tu bardzo milutko, bardzo dużo wystawców, pogoda jest odpowiednia, jest bardzo cieplutko, jest bardzo duże zainteresowanie klientów, oczywiście wystawcy też są bardzo zadowoleni, my również jak najbardziej, z naszych produktów oczywiście, firmy Dagoma, tutaj naszej kaszubskiej, z Pucka oczywiście. Oczywiście jest to fajna rzecz, żeby spotkać. Mamy tutaj 4 krowy, jedno z pierwszej laktacji, 2 krowy w drugiej laktacji, a 1 krowa w trzeciej laktacji. Odwiedzający mogli przebierać w ofertach. Mnogość stoisk nie ułatwiała im wyboru, ale nikt nie wracał z pustymi rękoma. Daliśmy troszeczkę dla dzieci, ponieważ dzieci zobaczyły zwierzęta z bliska. Jakieś atrakcje, które szczególnie przypadły do gustu? No atrakcje są wszystkie, bo to są wszystkie nowe atrakcyjne widoki, nie? A co wam się szczególnie podoba? A świnki? Nie. A co? Konie. Konie czy świnki? Konie. Jak często tutaj przychodzicie? Czy jest regularnie? Co roku. Tak właśnie zakończyły się kolejne targi rolno-przemysłowe w Lubaniu. Kolejna edycja już za rok. Polecamy również zobaczyć Wspólna Polityka Rolna w latach 2014-2020 oraz Pierwsze Forum Grup Producenckich. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij polubić kanału.